Witajcie! Dzisiaj opowiem o największych prawosławnych świętach. Największym świętem prawosławnym jest Zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to kulminacyjny punkt w roku. Wokół tego święta obraca się cały rok liturgiczny. Ten rok liturgiczny rozpoczyna się z dniem 1 września, dlatego święta będą rozpisywane od tego miesiąca. W prawosławiu mamy 12 wielkich świąt. Są to najbardziej uroczyste święta. Mają okres przygotowawczy, przedświęcie i kilkudniowy okres świąteczny. Te okresy świąteczne cechują się używaniem kolorów szat przeznaczonych na dane święto i tekstami liturgicznymi danego święta. W typikonie zaznaczone są czerwonym krzyżem w kółku. Czym jest typikon? O tym wspominałem w odcinku o postach. Te święta to narodzenie Bogurodzicy, podwyższenie krzyża pańskiego, wprowadzenie Bogurodzicy do świątyni, narodzenie Chrystusa, chrzest pański, spotkanie pańskie, zwiastowanie Bogurodzicy, wjazd Chrystusa do Jerozolimy, wniebowstąpienie pańskie, zesłanie Ducha Świętego na apostołów, czyli Pięćdziesiątnica, przemienienie pańskie i zaśnięcie Bogurodzicy. Dzielą się one na ruchome i nieruchome. Ruchome to te, które są zależne od Paschy, takie jak wjazd Chrystusa do Jerozolimy, wniebowstąpienie pańskie i Pięćdziesiątnica. Nieruchome to takie, które mają swoje stałe miejsca w kalendarzu, chyba że można przenieść święto spotkania pańskiego, jeśli wypadnie ono w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, a w naszej polskiej praktyce, w mniejszych parafiach, gdzie nie ma zbyt wielu wiernych, aby mogli oni uczestniczyć w liturgii w dzień święta, świąteczne nabożeństwa przenosi się na soboty lub niedzielę. Można dostrzec, że cały cykl rozpoczyna się świętem Narodzenia Bogurodzicy, a kończy jej zaśnięciem. Chronologia pozostałych wiąże się z innymi powodami, na przykład zwiastowanie Bogurodzicy jest dokładnie 9 miesięcy przed narodzeniem Chrystusa. Poza 12 wielkimi świętami mamy jeszcze święta nazywane wielkimi, ale nie należące do grona tych 12 najważniejszych. W typikonie również oznaczone są czerwonym krzyżykiem w kółku. Są to narodzenie świętego Jana Chrzciciela, ścięcie głowy świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła, o poście przed tym świętem rozmawialiśmy w którymś z poprzednich odcinków i święto opieki Matki Bożej. Są jeszcze święta średnie i małe, związane z postaciami świętych. Oznaczane są w typikonie różnymi symbolami. Swoimi prawami rządzą się święta parafialne, które zawsze są uroczyste, chyba że wypadają w Wielkim Tygodniu. W polskim autokefalicznym kościele prawosławnym najbardziej uroczystymi świętami związanymi z poszczególnymi miejscami są na przykład Święto Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce, Święto Świętego Onufrego w Jabłecznej czy Święto Supraskiej Ikony Bogurodzicy w Supraślu. Mamy dużo świąt. Można podsumować ten odcinek takim stwierdzeniem, ale jako druga strona medalu można powiedzieć, większość roku to są posty. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.